Take that, von Habsburg! Pamiętajcie, żeby zajrzeć na nb.com, tam zawsze z kodem Lukas dostaniecie 3% zniżkę na gry. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas i jak zdążyliście już zauważyć, gramy dzisiaj Węgrami, a celem tej krótkiej kampanii jednoodcinkowej będzie zdobycie Austrii pod nasze panowanie. Gdzie Węgry leżą, my wszyscy oczywiście wiemy. Powiem wam, że Węgry o dziwo mają bardzo fajne idee, nawet nie zdawają sobie z tego do tej pory sprawy, jak widzicie, manpower, dyscyplina, unrest oraz tolerancję. Dodatkowo mamy unikalne drzewko misji dla Węgier, które totalnie olejemy w tej kampanii. A, i nie mamy władcy, więc podobnie jak Czechy czy Polska, nie mamy władcy i może byłby fajny sposób na zdobycie tutaj Unii nad Czechami, gdyby nie to, że tak naprawdę mamy z nimi teraz trusa do 1450 roku, więc w międzyczasie na pewno Pedober wejdzie nam na tron czeski. Ale za to jakimś dziwnym trafem nie mam na rywalu Polski. To jest okazja. W zasadzie do zdobycia tego achievementu możemy podejść dwojako. Pierwszą taktyką, którą tutaj możecie zastosować, to jest wypuszczenie na przykład tych trzech prowincji Bihar, Marmaros oraz Slawonie na przykład. Wypuszczenie poprzez odpięcie i dołączenie do Holy Roman Empire, tak, jako jedno z księstw, co dałoby nam możliwość potem ubiegania się o bycie cesarzem Holy Roman Empire. Drugim sposobem jest po prostu zawiązanie sojuszu z każdym możliwym elektorem, który nie jest sojusznikiem Austrii. I tak, wypowiedzenie wojny Austrii i następnie dismantle Hre. I chyba wiecie, którą opcję właśnie wybrałem. Jako Węgry mamy Janosa Hyundaia, na jego mówię, bo nie umiem wymówić inaczej jego imienia, nie wymagajcie tego ode mnie, który jest naprawdę niezłym generałem na start rozgrywki, a za chwilę będzie naprawdę niezłym królem. Liczyłem na to, że Mołdawia nam przypadnie, ale na kilka restartów, jak testowałem sobie tutaj ten achievement, zawsze Mołdawia na złość idzie pod buta polskiego. O, właśnie w wyniku tego eventu dostajemy Janosa jako naszego władcę 4-5-5. Szkoda, że ma tylko tak głupiego Eira, więc wiecie, z rowerka, nara, Habsburg. Oczywiście pamiętamy jak zwykle, żeby poprać sobie tutaj punkty od naszych estate'ów, jak wszystko sobie dobrze poustawiamy. A jak macie fuksa, to taka gordonia wam się narodzi, nie? Może tym razem mi opieka społeczna jej nie odbierze. Na rywali na pewno bierzemy Austrię, bo będzie naszym celem podboju w najbliższym czasie. I z tego co widzę, raczej nie chcemy doprowadzić do tego, żeby nasi sojusznicy tutaj zaczęli, znaczy nasi wrogowie zaczęli współpracować z Austrią. Więc najlepiej jest wziąć kraje, które mają najmniejsze szanse brać z nimi sojusz. Czyli na przykład takie Imperium Osmańskie. Raczej nas nie zaatakuje, prawda? Jeden z pierwszych krajów, który zaatakujemy, jest Serbia, po to, żeby zdobyć ich kopalnie w Kosowie i musimy się do tego spieszyć, bo już mają wojnę z Osmanami. W celu oczyszczenia naszych ziem z zarazy serbsko-bośniackiej, oczywiście dajemy przemarsz tutaj wojskom osmańskim. A, czy wspominałem o tym, żeby brać tutaj fokus na punkty militarne, bo będzie nam zależało na tej przewadze? Chyba nie. Jeżeli nie wspominałem, no to tak, weźcie fokus na punkty militarne. Niekoniecznie potrzebujecie tutaj doradcy wtedy. No, potencjalną agresywną ekspansją tutaj nie należy się za bardzo przejmować, bo w tym regionie już więcej nie będziemy podbijali oraz darujemy sobie już resztę prowincji prawosławnych. Nie chcemy ich mieć więcej w naszym kraju. Sojusz z Francją to jest to, co może nas na przykład zabezpieczyć przed agresją osmańską. Ewentualnie pomóc nam później w działaniach przeciwko Austrii. Okej, niby pieniądze nie mogą kupić nam lojalności naszej armii, ale jednak najemnicy z 10% więcej dyscypliny to jest to, co ja chcę, plus dodatkowo Yearly Army Tradition zwiększone plus 1, więc sobie bierzemy tutaj przy tej decyzji to, że chcemy mieć czarną armię. Dobra, kiedy wreszcie nawrócimy Kosowo, to mogę powywalać moich tutaj doradców, którzy są mi za bardzo potrzebni, bo to jest jedna prowincja, którą chcemy nawrócić na jedyną słuszną wiarę, jakby inaczej. A następnie chcemy tutaj wprowadzić nam renesans. Co prawda będziemy tuż obok Imperium Osmańskiego, ale że są naszym rywalem, więc renesans do nich się nie będzie za bardzo nam wprowadzał. Oczywiście fokusujemy punkty dyplomatyczne na zamianę z militarnymi, bo jednak teraz punkty administracyjne będą mi przydatne do czegoś innego. No i co? Musimy wprowadzić renesans w Kosowie. Z form rządów to zawsze biorę manpowera, po prostu zawsze. Jak widzicie, ta kopalnia złota naprawdę rozwiązuje problem naszego budżetu.
sumie to tylko teraz obstawiać, w którym momencie mi się zawali ta kopalnia, w którym roku. Dajcie znać w komentarzach, jakbyście jak szybko, czy przed końcem tej kampanii się nam uda nie zawalić tej kopalni. Jako pierwszą ideę biorę defensywną, ponieważ będziemy toczyli dużo wojen z Austrią oraz będziemy pewnie mieli problem z koalicją. I tak, na koalicję dobre byłyby na przykład dyplomatyczne, espionage, albo połączenie humanistycznych i dyplomatycznych. No ale no to długo by czasu zajęło rozwinięcie tych dwóch, więc bierzemy na początek defensywne. No i nadszedł ten wreszcie upragniony moment, w którym wypowiadamy wojnę. O, właśnie, właśnie temu. Gdzie celem będzie, w zasadzie możemy zrobić tutaj cel zdobycia naszej stolicy przyszłej. No, szanse dość wyrównane, powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się, że to aż tak będzie wyglądać. No a w międzyczasie, jak to zwykle bywa w tej grze naszej pięknej, no ale w sumie 1470, nic się tutaj nie należy dziwić. No, jak to się mogło stać inaczej? Nasza władczyni Gordonia weszła na tron. Musimy zadbać o jej przyszłość. Jednym z naszych dowódców staje się Frejzio. Już wiecie dlaczego. Aha, wiedziałem, żeby tutaj tak nie nazywać. Z kolejnej reformy rządowej biorę zawsze akceptowalne kultury. Dzięki temu teraz na przykład kultura serbska będzie u nas zawsze akceptowalna. No i myślę, że Kroatian również możemy sobie do nas brać. Nie chcę nic mówić, ale nadszedł wreszcie ten moment. Właśnie rozwiązaliśmy Holy Roman Empire. Od wszystkich pozostałych krajów, których nie potrzebuję teraz w tej wojnie, bierzemy pieniądze, bierzemy War Reparation. Nie no, wojska kastylijskie nawet w górach nie mają szans z nami żadnych, po prostu żadnych. No i zostało nam zabrać tylko prowincje, te, które właśnie widzicie. Zdobędziemy bardzo ważny fort i możliwość wypuszczenia dwóch wasali, którą zrobimy, żeby następnie na Rekonkwestie odbić Tyrol i pozostałe prowincje z Tyrii czy Syrii, czy jakkolwiek się to tam tutaj nazywa. O, właśnie tych dwóch takich państewek, co jak widzicie, da mi możliwość zdobycia dość też pokaźnych terytoriów. Po tym wszystkim, takie te mniej ważne sojusze jak najbardziej możemy zerwać, żeby przestać przekraczać tutaj limit naszych relacji. Mam jakieś przeczucie, że to jest najlepszy wybór, jeżeli idzie o rozwój ery. W takich momentach się zawsze zastanawiam, na cholerę mi te bot na sojuszniku, no wciągają tylko takich durnych wojen. Chociaż naprawdę mamy niezłą armię, muszę przyznać. Kraków padł. Teraz czas na Warszawę. No, tylko zapomniałem, że boty mają przecież w to, jak macie forty rozmieszczone, nie? I mogą sobie chodzić po waszych granicach jak tylko chcą. Chyba to nauczy Litwinów, żeby z nami nie zadzierać. Gdańszczanie również. Bo o Polakach to powiem szczerze, że nawet nie warto wspominać. Naprawdę, Polaków przemilczmy. Zdecydowanie. Biedna Polska. Czy będę miał chociaż jedną kampanię, w której nie będę musiał doprowadzić do upadku tego kraju? Jako drugą ideę biorę tutaj dyplomatyczną, żeby mieć więcej dyplomatów i to improve relation, tak jak wspominałem wcześniej. Przyda nam się to do szybkiego poprawienia relacji z tymi wszystkimi krajami w grę. Serio, Osman? Naprawdę? Czy ty widzisz, jakie ja mam sojusze? Zdecydowanie czas powołać kolejnych wspierających kanał Lucas Life do służby w ramach obrony naszego państwa. Wojska francuskie na szczęście dość szybko do nas przybywają, żeby nam pomóc w tym konflikcie z Osmanami. Powiem wam szczerze, że w ramach tej kampanii nie chciałem ruszać w ogóle Osmana i w sumie nadal nie chcę ruszać, więc weźmiemy sobie tylko War Reparation i tutaj te prowincje, żeby mieć taki większy bufor przed kolejnymi wojnami z nim. Czas na drugą wojnę z tutaj Austrią. Bierzemy Reconquest Casus Belli na Tyrol. Czechy w sumie do tej wojny wezwiemy, jak tylko zajmę te dwie prowincje, żeby ewentualnie nie zajmowali więcej tutaj tych terytoriów dla siebie, bo jednak Czechy chcą często wszystkich prowincji austriackich. Ale że co? What the fuck? Co to za event? W życiu wam tego nie dam. I możemy kończyć tutaj kolejną wojnę z Austrią. Zobaczcie, jakie terytoria zdobywamy. Na sam koniec zostaje Wiedeń i to coś. No, to już w zasadzie możemy zjadać, tak jak widzicie, moich dwóch wasali. Za chwilę te kopalnie złota będą nasze, a zobaczcie, co tutaj mamy. W zasadzie ta kopalnia złota liczy się za dwie, praktycznie. A jeszcze mamy tą misję zmniejszającą koszty naszej anektowania wasali. Nadszedł czas na ostatnią wojnę z Austrią, żeby utworzyć Węgro-Austrię? Jakoś tak. No i zdobywamy ostatnie potrzebne nam prowincje. Ja to jak zwykle jestem ślepy. Jeszcze ta prowincja mi została.
No to czas stoczyć ostatnią wojnę. No i teraz to wybrzeże tak wygląda trochę lepiej, nie? No i achievement zdobyty. To już wszystko, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, pamiętaj, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcesz więcej tego typu materiałów, zostaw subskrypcję koniecznie z dzwoneczkiem.